Jeszcze tylko kilka chwil i powitamy nowy 2012 rok. Czy przywita nas białą aurą? Może kiedyś, jutro na pewno nie. W dalszym ciągu mamy jesienne klimaty za oknem. Adam Giza, witam i zapraszam na prognozę pogody. Tak będzie wyglądał ten pierwszy dzień nowego 2012 roku. Spoglądamy najpierw na wschód. Tutaj co prawda poniżej zera, ale śniegu nie widać. Na Podkarpaciu bardzo podobnie też tego śniegu nie mamy. Polska Centralna, tym razem spoglądamy najpierw na Kraków. Tutaj minus dwa stopnie, no poniżej zera. Ale śniegu w dalszym ciągu nie bardzo. Minus jeden w Katowicach, jedynka we Wrocławiu na plusie. Okolice Warszawy to zero stopni. Część zachodnia naszego kraju, Zielona Góra, jeden i intensywne opady deszczu. Podobne opady deszczu będą miały miejsce w Zgorzelcu, tam trzy kreski. No i na Nizinie Szczecińskiej, dwa stopnie i także intensywny deszcz. Wybrzeże spoglądamy, patrzymy i co widzimy? Zero w Gdańsku, zero w Koszalinie. Tam co prawda słońce się pojawi i padać nie będzie, ale w dalszym ciągu zimowej aury także nie ma. Kiedy do nas przyjdzie? Nie będę. Będę Państwu obiecywał. Trzymam jednak kciuki za to, żeby szybko się pojawiła w naszym kraju, bo w końcu chcemy pojeżdżać na nartach. No dobrze, to na zakończenie powiem, że w zakopanem. No właśnie tutaj minus 5 stopni, i tam na pewno sztuczny śnieg się utrzyma, a ten, który napadał w poprzednich dniach też nie powinien się rozpuścić. Do zobaczenia.